Chciałbym Was prosić, abyście razem ze mną otworzyli Biblię na Ewangelii według Świętego Marka na rozdziale 14, i abyśmy wspólnie mogli prześledzić tekst od wersetu pierwszego aż po werset jedenastym. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 14 i wersety od pierwszego aż po werset jedenasty znajdujemy tutaj następującą historię. A po dwóch dniach była Pascha i święto prześników, i arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, Przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: "Na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim". I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: "Zostawcie ją." Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać, a oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze i szukał sposobności, jakby go wydać. Bardzo Was przepraszam, ale dzisiaj moje gardło będzie mnie troszkę wystawiać na próbę. Po środowym nabożeństwie spotkałem jedną z osób ze zboru pod apteką, i powiedziała mi, miodzik, kochaniutki, miodzik. Także próbuję miodziku, ale na razie efekt jest mierny. Także miejcie mnie proszę za wytłumaczonego. Jeżeli spoglądamy na historię, którą właśnie czytaliśmy w Ewangelii według św. Marka, możemy zauważyć, że ta historia zawiera przynajmniej dwa konteksty. Możemy powiedzieć o kontekście szerszym, ogólnym, ale też o kontekście bezpośrednim tego wersetu. I obydwa są ważne. Abyśmy mogli uchwycić, co Marek chce nam w tym tekście przekazać, abyśmy mogli to zobaczyć. Musimy zrozumieć, dlaczego Marek tak, a nie inaczej układa wydarzenia w swojej Ewangelii, począwszy od rozdziału 12. A tym samym kontekst szerszy, możemy zaryzykować stwierdzenie, że rozpoczyna się około rozdziału 12, w którym widzimy inną kobietę. A widzimy pewną kobietę, która wrzucała pieniądze. Do skarbnicy, jest nazwana wdową. Jezus, przyglądając się tej kobiecie, doszedł do wniosku, że w całym tym wydarzeniu jest jakaś lekcja, której może udzielić swoim uczniom. I gdy przyglądał się, jak mnóstwo ludzi wrzucało pieniądze do skarbnicy, a ta kobieta wrzuciła tylko dwa grosze, zwrócił uwagę uczniów albo apostołów, że ta kobieta wrzuciła więcej niż pozostali, chociaż wrzuciła tylko dwa grosze. Uczniowie, którzy się przyglądali całemu zdarzeniu, dochodzili do wniosków innych niż Jezus. Oceniali na podstawie brzdęku monet, które wsypywały się do skarbnicy, i im bardziej monety hałasowały, tym bardziej wydawało się uczniom szczodre było serce tego, który udzielał. To też byli całkowicie zdumieni i zaskoczeni, gdy Jezus wskazał na kobietę, która wrzuciła tylko dwa grosze i powiedział, że wrzuciła więcej, niż wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus oceniał na podstawie tego, co widział w sercu, a nie na zewnątrz. I ta kobieta wrzuciła wszystko, co miała, wszystko, co mogła. A tym samym z dwóch groszy, które miała, wrzuciła dwa grosze, a więc 100%. Pozostali, być może na setki tysięcy, wrzucili tylko kilka, a więc wrzucili kilka procent. Jezus wskazał na tę kobietę, w 12 rozdziale, aby pokazać, że ważne jest to, co jest w sercu, a nie to, co widzą oczy na zewnątrz. I zależało mu już wtedy, aby uczniowie mogli uchwycić tę lekcję, aby łatwiej im przyszło zrozumieć rzeczy, które wydarzą się już za chwilę. Niestety, gdy tylko uczniowie razem z Jezusem powstali i wyszli sprzed skarbnicy, w 13 rozdziale dowiadujemy się, że gdy tylko wychodzili ze świątyni, jeden z uczniów odwrócił się. Popatrzył na piękne zabudowania świątyni i powiedział do Jezusa, popatrz, co za kamienie, jakie piękne budowle. Wnioskujemy stąd, że uczniowie zupełnie nie zrozumieli, o czym Jezus mówił. To też Jezus znowu powtarza, nie zostanie kamień na kamieniu z tego wszystkiego, co widzisz, które nie byłyby zburzone. A więc jest to pierwsza kobieta, którą obserwujemy w kontekście 14 rozdziału którą Jezus wykorzystuje, aby uczniom udzielić pewnej lekcji. Gdy przechodzimy do rozdziału 13, zauważamy pewne proroctwa odnoszące się do czasów końca, do końca świata, gdzie Jezus wzywa nas do czujności, gdzie Jezus chce, abyśmy byli przygotowani na to, co zaraz nastanie. A więc to jest szerszy kontekst. Rozdziału 14. Jezus już wcześniej uczniów chce wprowadzić w jakąś prawdę i wykorzystuje do tego kobietę, która akurat zdarzyło się, że wrzucała do skarbnicy pieniążki. Jak jest jednak kontekst bezpośredni? Otóż gdy spoglądamy na rozdział 14, zauważamy, że rozpoczyna się on wydarzeniami, które możemy opisać jako ciemne, dramatyczne, smutne, przykre albo złowieszcze. Na samym początku rozdziału 14 arcykapłani oraz uczeni w piśmie naradzają się, jak można zabić albo zgładzić Jezusa. Są oczywiście hipokrytami, ale są w tym przebiegli. Szukają sposobności, jakby Jezusa można było zgładzić, tak aby nie zrobiło się zamieszanie. I fragment, który odczytaliśmy kończy się kolejnym złowieszczym Tekstem, w którym widzimy Judasza, jednego z dwunastu, zastanawiającego się, jak by można Jezusa wydać. Gdy więc poglądamy na tekst, który chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli, możemy na niego spojrzeć na dwa sposoby. Możemy z jednej strony wyobrazić sobie, że patrzymy na płótno, które składa się z trzech elementów. Mamy elementy skrajne prawy i lewy jeżeli pozwolicie mi to tak nazwać oraz element centralny. I gdy oglądamy płótno, od prawej do lewej, albo od lewej do prawej, zaczynamy od miejsca, które jest czarne, ciemne, złowieszcze i nas odpycha. A następnie, przesuwając się do centrum obrazu, zauważamy, że dzieje się tam coś, co promienieje, co jaśnieje, co nas przyciąga, co sprawia, że chcemy się zatrzymać przy tym płótnie i popatrzeć troszkę dalej. I gdy patrzymy na trzeci element, znowu zauważamy, że jest on tragiczny. Ten środkowy element, który sprawia, że zatrzymujemy się przy płótnie, Dłużej to historia innej kobiety. Historia kobiety, która zdecydowała się wejść na spotkanie, na które nie była zaproszona. Każdy element tego obrazu jest niezbędny, abyśmy mogli zrozumieć, co się będzie działo. Jezus wie, że niedługo umrze. Arcykapłani planują, jak to zrobić. Judasz myśli, jak go wydać. I pojawia się pewna kobieta, która myśli, jak go przygotować. Inny sposób spojrzenia na ten fragment, możemy sobie wyobrazić, że w mroźny, zimowy wieczór wychodzimy na spacer, jesteśmy przemoczeni, ale też zimno nam aż do kości, a do naszego domu jeszcze daleko. Wieje mroźny wiatr, śnieg nie przestaje padać. I marzymy o tym, aby wreszcie wejść do własnego domu, siąść przy kominku i się ogrzać. I gdy tak drepczemy w stronę własnego domu, mijamy inne, z których komina bucha ogień, a w środku pali się światło, widzimy rozpromienione twarze i tańczące iskry w kominku. I spoglądając do wewnątrz, ogrzewamy się, jak gdyby tym, co widzimy. Nie podglądujemy nikogo, ale pokrzepiamy się tym, co obserwujemy ponieważ nasze bezpośrednie otoczenie jest, jest nieprzyjemne. Kiedyś razem z żoną i dziećmi jechaliśmy do miejscowości Sudbury, gdy mieszkaliśmy jeszcze razem w Kanadzie. Mieliśmy przed sobą 400 kilometrów i byliśmy umordowani całą podróżą. Po prawej stronie mijaliśmy domy, które były oddawane do sprzedaży, na których widział potężny baner, na którym było napisane gdybyś tu mieszkał, byłbyś właśnie w domu. Jeszcze nigdy reklama nie przemówiła do mnie tak mocno. I to jest historia, którą widzimy w XIV rozdziale. Zaczynamy od czegoś, co jest tragiczne, a potem zauważamy, że jakby na chwilę zapalało się jasne światło, które nie pasuje do historii, ale nas przyciąga samą atmosferą i wreszcie to światło całkowicie gaśnie. A więc mamy kontekst szerszy, mamy też kontekst bezpośredni fragmentu, na który będziemy spoglądać. Ewangelista Marek podaje nam jednak rękę i pomaga nam dalej, gdy stwierdza, że wydarzenia opisane w XIV rozdziale będą się działy przed świętem Paschy i przed świętem prześników. Marek tym samym umiejscawia wszystkie wydarzenia na osi czasu. Otóż nie jest dla nas tajemnicą, jeśli czytamy Biblię, że Żydzi aż po dziś dzień. Raz w roku świętują Paschę, poprzez którą wspominają wyjście z Egiptu, wyjście za pomocą którego Bóg wyzwolił całego Izraela spod bata faraona. I gdy czytamy Stary Testament, zauważamy, że w pośród znaków i cudów Mojżesz wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej w stronę ziemi obiecanej. W trakcie Paschy świętowano zatem wolność, wolność, która była okupiona, ponieważ jak dowiadujemy się z lektury Pisma Świętego, aby każdy mógł obudzić się żywy. Niezbędne było zabicie baranka i pokropienie jego krwią od drzwi, tak aby anioł śmierci, który przychodził przez Egipt, mógł zachować przy życiu pierworodnych. Chociaż świętowano wolność, na pamięci wszyscy mieli to, że ta wolność była czymś okupiona. I widzimy, że to właśnie Paschę wybrał Jezus, aby doszło do pewnego finału Jego ziemskiej służby. To właśnie w tym dniu Jezus postanowił, że Jego służba dobiegnie do końca, że wydarzy się coś, po czym kurtyna wreszcie opadnie. To Pascha była dniem, w którym Jezus postanowił, postanowił stawić czoła Rzymowi, żydowskim arcykapłanom oraz siłom ciemności. Mamy świadomość, że Eksodus, wyjście z Egiptu, o którym czytamy w Starym Testamencie, były tylko symbolem, symbolem czegoś, co miało nastać w Nowym Przymierzu. Eksodus, wyjście z Egiptu, symbolizowało wyjście z niewoli grzechu. Mojżesz był typem, który wskazywał na Chrystusa. Wszystko, czego zapowiedzią był Mojżesz, wypełniło się w Chrystusie. I gdy spoglądamy na Ewangelię Marka, szczególnie w kontekście 14 rozdziału, zauważamy, że służba Jezusa była Podobnie, pełna znaków i cudów, za Jezusem szły Rzesze, ponieważ Jezus obiecał, że wyzwoli ich z niewoli Grzechu i wprowadzi do Królestwa Niebieskiego albo do Ziemi Obiecanej, jeśli mamy używać języka księgi wyjścia. To, co stało przed Jezusem, możemy przyrównać do Morza Czerwonego, które jeśli się nie rozstąpi, cała misja spali na panewce i się po prostu nie powiedzie. Przed Jezusem był Krzyż, przed Jezusem była zasłona świątyni, która albo się rozerwie na dwie części, tak jak rozstąpiło się Morze Czerwone, i wyjście z niewoli grzechu będzie możliwe, albo też nie. Pascha była więc dniem, który wybrał Jezus, aby wszystkie proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu mogły się wreszcie spełnić. W tym samym czasie kapłani starały się zgładzić Jezusa. Jak wspomnieliśmy, są hipokrytami. Ale nie są naiwni. Wiedzą, że Pascha jest fatalnym dniem, aby to zaplanować, ponieważ do Jerozolimy ściągali pielgrzymi z każdego zakątka, i zlokalizowanie Jezusa w tłumie byłoby trudne, chyba że znalazłby się ktoś, kto mógłby do Jezusa zaprowadzić. I gdy spoglądamy na historię, którą znajdujemy w XIV rozdziale, chciałbym, abyśmy skoncentrowali swoją uwagę na trzech elementach. Po pierwsze, na pewnej kobiecie, która przyszła, chociaż była niezaproszona. Po drugie, abyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób została przyjęta przez uczniów. I po trzecie, abyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób jej postawę ocenił Jezus. A więc spójrzmy raz jeszcze na werset trzeci rozdziału czternastego Ewangelii Marka. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego i siedział przy stole... Przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Ewangelista Marek nie informuje nas, skąd ta kobieta się w ogóle wzięła. Zwróćcie proszę uwagę, że w Ewangelii Marka jest ona bezimienna i dopiero, dopiero gdy zaglądamy do Jana i znajdujemy tę samą historię, dowiadujemy się, że tej kobiecie było na imię Maria. I była siostrą Marty, siostrą Łazarza. Czy ktoś ją w ogóle zaprosił? Możemy wątpić. Gdy zanurzymy się w tradycje żydowskie za czasów Jezusa, dowiemy się, że gdy kobieta wchodziła na spotkanie przeznaczone tylko dla mężczyzn, było to nietaktem. Chyba, że przyniosła jedzenie. To tylko wtedy wolno jej było wejść. Takie były żydowskie zasady. Taka była etykieta towarzyska. Kobiecie nie wolno było wejść na spotkanie mężczyzn chyba że wnosiła posiłek. Co ta kobieta miała w swoich rękach? Posiadała pewien słoik, który Marek nazywa słoikiem czystego olejku nardowego. Ponieważ słoik jest kruchy, zwraca się na niego szczególną uwagę. I w tym słoiku znajdował się pewien olejek eteryczny, który otrzymujemy z korzenia i łodygi rośliny rosnącej w Himalajach, to też prawdopodobnie ta kobieta posiadała ten olejek z Indii. Jeżeli słuchamy kaznodzieiów wystarczająco długo, dobrze wiemy, co wiedzą i czego nie wiedzą, jeżeli mówią coś, co myślimy, że nie powinni wiedzieć, to wiemy, że to gdzieś wyczytali. Więc ja mógłbym powiedzieć Wam więcej na temat tego olejku, ale będziecie wiedzieli, że ja tego nie wiem, więc wyczytałem, więc nie będę marnował waszego czasu. Jedyne, co Marek chce nam przekazać, to tyle, że to, co było w tym słoiku, było bardzo drogie. I właściwie na tym moglibyśmy się zatrzymać. Miała coś, co było szalenie cenne. Jak dowiadujemy się z tekstu, jeden z uczniów stwierdził, że można było to sprzedać za 300 denarów i rozdać ubogim. Jeżeli denar był równowartością dniówki, to olejek, który ta kobieta trzymała w swoim ręku, był równowarty rocznemu zarobkowi. Przeciętni ludzie zwykle nie posiadali takich rzeczy. Niemożliwością byłaby aby ta kobieta kupiła to w drodze na spotkanie z Jezusem. Nikt nie kupuje po prostu perfum za równowartość rocznego wynagrodzenia. Jeżeli jest na sali jakiś mąż, który kiedyś kupił żonie perfumy za równowartość rocznego wynagrodzenia, zachęcam, aby został po nabożeństwie. Z chęcią Cię poznam i zapytam, czy mogę jakoś pomóc. Nie robimy takich rzeczy. Nie kupuje się takich rzeczy. A tym samym możemy dojść do przekonania, że ta kobieta tego po prostu nie kupiła. Szczególnie jeżeli uwzględnimy, że w czasach Jezusa kobiety nie robiły kariery zawodowej tak jak dzisiaj i nie zarabiały takich pieniędzy. Te wydarzenia są osadzone w kulturze silnie patriarchalnej, gdzie mężczyźni zarabiali, nie kobiety, gdzie mężczyźni głównie pracowali, nie kobiety. A tym samym ta kobieta tej maści sama nie kupiła. Dowiadujemy się także, że gdy tylko wylała olejek na głowę Jezusa, cały dom napełnił się wonią tej maści. Także możemy być przekonani, że uczniowie, którzy tam byli, pachnęli przez co najmniej kilka kolejnych dni. Może to irytować, szczególnie wtedy, gdy zapach perfum nie jest pożądany. Czasem zdarza nam się znaleźć w towarzystwie osoby, która pachnie tak, że potem my się czujemy jak choinka, która wisi i dynda w samochodzie. Nie życzymy sobie, aby być przesiąknięci czyimiś perfumami. To też może to irytować. I ta kobieta wylała olejek na głowę Jezusa albo na nogi, jak donosi nam Ewangelista Jan. Dowiadujemy się, że cały dom wypełnił się momentalnie zapachem tego olejku. Jeśli ktoś był częścią rodziny, która mogła sobie pozwolić na posiadanie czegoś tak cennego jak ten olejek, wie, taka osoba wiedziała, że olejek się przechowuje na szczególne okazje. Zatem ten olejek nie tylko miał wartość monetarną, nie tylko sprowadzał się do rocznej pensji, ale miał szczególną wartość emocjonalną. Prawdopodobnie ta kobieta nie mogła go kupić, zatem weszła w jego posiadanie. Nie było rzadkie. Że tak cenne rzeczy były przekazywane z pokolenia w pokolenie, jeżeli ta kobieta ten olejek posiadała, dowiadujemy się z historii, że przeważnie był on trzymany na jedną z dwóch okazji. Pierwsze, mogło to być jej wiano, gdy wchodziła w związek małżeński, wnosiła to jako posag, ale była też druga możliwość. Ten olejek trzymano na wypadek śmierci i to właśnie tym olejkiem namaszczano ciało. Jakkolwiek by nie było, dla tej kobiety olejek miał również wartość sentymentalną, ponieważ prawdopodobnie stanowił część jakiegoś dziedzictwa rodowego. Z archeologii dowiadujemy się, że kiedykolwiek ciała ludzi były namaszczane olejkiem po śmierci. Słoiczek albo flakonik albo czymkolwiek było naczynie, w którym znajdował się olejek, zostawiano w grobie przy ciele zmarłego tak aby przyszłe pokolenia które być może otworzą grobowiec wiedziały że była to osoba znaczna a jeżeli słoiczek był zbity przed namaszczeniem ciała archeologowie twierdzą że skrawki szkła są znajdowane rozsypane na ciele w tym czynie kobieta w pewnym sensie oddała wszystko Jezusowi gdy tylko zbiła słoiczek i wylała zawartość na jego głowę. Możemy powiedzieć, że jeżeli było to coś, co było jej przekazane, w tym olejku, w jego wartości, ta kobieta trzymała całą swoją przyszłość, wszystkie swoje plany. Cokolwiek znajdowało się przed nią, było ukryte w wartości tego, co trzymała w rękach. Jeżeli pracowała zawodowo, być może ten olejek był trzymany jako pewne zabezpieczenie na przyszłość. Jeżeli rzeczy potoczą się źle, jeżeli coś się wydarzy, zawsze będzie można sprzedać olejek. I otrzymać z tego pieniądze, za, za które będzie można się utrzymać przez rok. Ten olejek stanowił jakieś odzwierciedlenie, jakąś ilustrację jej przyszłości. Gdy wylewa go na głowę Jezusa, gdy tłucze słoik, bezpowrotnie wszystko składa w ręce Jezusa. Mogła przecież po prostu wylać kilka kropel. Mogła wylać połowę zawartości. Mogła też wylać całość, ale zostawić słoiczek, który również posiadał wartość. Ciekawe jest to, że ta kobieta po prostu zbija słoik, który sam w sobie posiada wartość, i wylewa absolutnie wszystko na głowę Jezusa. Nie kilka kropel, ostrożnie, ale wszystko, co jest gestem całkowitego rozstania się z tym, co dotychczas trzymała w swoich dłoniach i co zapewniało jej. W pewnym sensie bezpieczeństwo. Stłuczony słoik oznaczał, że zawartość została bezpowrotnie wykorzystana i już więcej nie będzie można do niej wrócić. Już więcej nie będzie można po nią sięgnąć. Jest to wyraz wdzięczności, ale również wyraz zaufania, gdy wszystko co posiadamy składamy w czyjeś ręce w świadomości, że wrócić do tego już się nie da. To, co zrobiła, było jednak głęboko przemyślane, dlatego że gdy przyszła na spotkanie z Jezusem, przyszła trzymając łojczek w swoich rękach. Nie znalazła go po drodze, nie kupiła go po drodze, nie nabyła go w lokalnym sklepie, ale z głębokim namysłem prawdopodobnie zastanowiła się nad tym, co chce zrobić i wykonała tę czynność namaszczenia Jezusa. Marek twierdzi, że wylała słoik na jego głowę. Jan twierdzi, że namaściła jego nogi. Możemy stąd wnioskować, że olejek rozlał się po ciele Jezusa. Namaściła. Namaściła go całego. I znowu musimy pamiętać o kontekście tych wydarzeń. Gdyby dziś ktoś wszedł do naszego domu, zbliżył się do nas i wylał zawartość jakiegoś słoiczka na naszą głowę, wątpię, że zareagowalibyśmy spokojnie. Przeważnie, gdy ktoś nas odwiedza, to wylewa kubeł zimnej wody na naszą głowę, a nie olejek. To też musimy pamiętać, że na te wydarzenia musimy spoglądać w kontekście czasów, w których żył Jezus. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na pewien motyw, który stara się zbudować Marek, gdy stwierdza, że wszystko wydarzyło się w Betanii, a zatem na zewnątrz Jerozolimy, która była centrum wydarzeń. Wszystko wydarzyło się w domu Szymona trędowatego, a więc kogoś, kto najprawdopodobniej po, po, przebywał na zewnątrz otoczenia, z uwagi na swój przydomek. Być może był chory, a Jezus go uzdrowił, być może dalej był chory, tego nie wiemy. Ale z jakiegoś powodu jest nazywany trendowatym, i Marek wykorzystuje to jako stały motyw. Rzeczy nie tylko nie dzieją się w Jerozolimie, ale poza Jerozolimą. Nie tylko w domu jakiegoś normalnego człowieka, ale w domu człowieka, który jest nazywany trendowatym, i wreszcie Marek kontynuuje ten sam motyw, stwierdzając, że przyszła zupełnie nieznana kobieta. Miasto, dom, miejsce i osoby wszystko jest całkowicie nieoczekiwane i najmniej spodziewane. Rzeczy się dzieją, Mogłoby się zdawać w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej kolejności i uczestniczą w tym niewłaściwe osoby. Czyn, o którym czytamy, przerasta wszystko, co kiedykolwiek obserwowaliśmy w kręgu uczniów Jezusa. I Marek chce, abyśmy dostrzegli naturę tego czynu. Całkowite powierzenie życia Jezusowi. Anonimowość kobiety sprawia właśnie, że możemy się skupić na czynie, a nie na niej. Raz jeszcze kontekst. Na zewnątrz jest ciemno. Arcykapłani zastanawiają się, jak zabić Jezusa. Za moment Judasz będzie się zastanawiał, jak go wydać, ale gdzieś pomiędzy te wydarzenia wciśnięte jest jasne światło, jasny promyczek, pewien dom, w którym Jezus gości. Naokoło jest mnóstwo, mnóstwo wrogów i fałszywych przyjaciół, ale w tym wszystkim znajduje się miejsce, znajduje się kobieta, która namaszcza Jezusa. Gdy spoglądamy na Ewangelię, zauważamy, że Jezus bardzo często cytował Stary Testament. Zastanawiam się, czy w chwili takiej jak ta, czy przyszedł mu na myśl ten dobrze nam znany Psalm 23, zawierający piękne słowa. Zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół. Mój kielich się przelewa. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni. I zamieszkam w domu Pana na wieki. Widzimy Jezusa, przed którym Bóg w swojej suwerennej łasce. Zastawia stół, pomimo tego, że naokoło jest mnóstwo wrogów i fałszywych przyjaciół. A więc pierwsza rzecz, widzimy kobietę, której nikt nie zaprasza, która pojawia się znikąd, w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, jest niewłaściwą osobą i robi coś, czego nikt przed nią nie zrobił w Ewangelii, namaszcza Jezusa. Druga rzecz, na którą chciałbym, abyśmy spojrzeli, to reakcja uczniów, werset czwarty i piąty. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Znowu z ewangelii Jana dowiadujemy się z równoległego tekstu, że na czele tej szemrającej grupy był dobrze nam znany Judasz. Wnioskujemy jednak, że Judasz nie mówił tylko w swoim imieniu, ale za jego wypowiedzią stała, stał jakiś autorytet reszty. Uczniowie porozmawiali sobie spokojnie z boku. I doszli do przekonania, że pieniądze zostały źle wydane, że można je było lepiej zagospodarować. A ponieważ Judasz był pierwszy do tego, aby rozmawiać o pieniądzach, został wysłany z misją, aby to skomentować, aby powiedzieć, że jest to strata. Dla uczniów ta kobieta przekracza granicę przyzwoitości. To, co robi, jest niewyobrażalne. I uczniowie spotykają się z boku, w kąciku, aby sobie o tym spokojnie porozmawiać. Słyszałeś? Nie mogę w to uwierzyć, co się stało. Widzieliście? Ktoś kiedyś coś takiego zrobił? Co za strata. Co za zgorszenie. Jak można tak pieniądze wydać? Dlaczego się nie cieszyli? Jeżeli uważali, że są naśladowcami Jezusa, dlaczego się nie cieszyli, że przyszedł ktoś, kto oddał wszystko Jezusowi? Dlaczego nie pojawiła się radość wynikająca z tego, że do grupy dołącza kolejna osoba, która wszystko zostawia na rękach Jezusa? Dlaczego się nie cieszą? Pomyślmy o tym przez chwilę. Jeżeli ta kobieta robi coś tak fantastycznego, coś tak szczerego, dlaczego staje się przedmiotem szemrania? Widzimy kolejny element tej historii, który jest również godny naszej refleksji. Otóż zauważamy, że niejednokrotnie, gdy chcemy ukryć prawdziwe motywacje naszego szemrania, stajemy się obrońcami jakiejś uciśnionej grupy. Zwróćcie uwagę, co mówi Judasz. Przecież można to było dać ubogim. Od kiedy Judasz był chętny, aby dawać pieniądze ubogim? Jeżeli Judasz czegokolwiek był znany, to z tego, że brał pieniądze i trzymał dla siebie. Ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj. Osoby, które sobie nie radzą z zazdrością, gdy są zaproszone do kogoś, komu się dobrze powodzi, po wyjściu z domu są w stanie skomentować to podobnie. Czy widziałeś, w jakim przepychu on żyje? Nie, żebym zazdrościł, ale co na to ludzie w Afryce? A od, kiedy, od kiedy Cię interesują ludzie w Afryce? Jeżeli chcemy ukryć swoje prawdziwe motywacje, którym, którą jest zazdrość, grzeszna, zwykła zazdrość, stajemy się obrońcami uciśnionych. Występujemy w obronie kogoś innego. Nie mówimy o tym, że to my wewnątrz zazdrościmy, jesteśmy grzeszni, wolelibyśmy to wziąć dla siebie. Tylko staramy się bronić kogoś. No można było to ubogim rozdać. Przecież jest tylu potrzebujących. Jak takim autem można jeść? Nie, żebym zazdrościł, ale przecież za to można tyle rzeczy zbudować. Na misję można wydać te pieniądze. Grupy społeczne są wykorzystywane często jako pretekst do tego, abyśmy nie mówili o tym, jaka jest prawdziwa motywacja stojąca za naszymi słowami. Uczniowie byli całkowicie oburzeni czynem tej kobiety, szemrali przeciwko niej, a tym samym pośrednio uznali, że Jezus nie był warty tego, co się stało, że była to strata. Jezus nie był godzien tego aktu. Nadal niczego nie zrozumieli. W rozdziale 12 przy, przyglądali się kobiecie, która wrzuciła tylko dwa grosze, a byli w stanie podziwiać piękne budowle. Teraz przechodzimy do rozdziału 14 i widzimy kobietę, która wydaje wiele pieniędzy ale i z tego uczniowie również są niezadowoleni. Gdy spoglądamy na karty Biblii, niejednokrotnie możemy się uśmiać, gdy patrzymy na uczniów. Ja rozumiem, że byli wybrani przez Jezusa. Rozumiem, że było to częścią Bożego planu. Rozumiem, że przez nich Bóg dokonał wielkiej rzeczy, z której my dzisiaj korzystamy. To przez nich Bóg wskrzesił Kościół. Ale gdy przyglądamy się ich postawie, niejednokrotnie, przypomina to dobry kawał, Widzimy Jezusa, który wchodzi do miasta i cisną się do Niego dzieci. Uczniowie mówią, zabierajcie dzieciaki, zabie zab zabierać dzieci. Tu będzie ewangelizacja, tu będzie Jezus. Tu będą siedzenia, ludzie będą przychodzić, z zabrać dzieci. A gdy przychodzi Jezus, mówi, ale chcę się widzieć z dziećmi. Dawaj z powrotem dzieci, wszystkie dzieci z powrotem do Jezusa. Proszę bardzo, Jezus chce wszystkie widzieć. Innym razem, gdy byli w Samarii, przychodzą do Jezusa, mówią do no, nie była to najlepsza ewangelizacja, ale możemy ogień z nieba ściągnąć, spadnie. Nie, tak nie, nie, no, tak nie robimy. Jak nie chcesz, to nie ściągamy ognia. Tak, tak nie pracujemy. Innym razem przychodzą do Jezusa i mówią: Wiesz co, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu demony wygania. Zabroniliśmy Mu. Nie znamy Go. Zrobiliśmy tak, że już na pewno tego nie będzie dalej robił. A Jezus mówi: Słuchajcie, ale nie zabraniajcie. Tak, nie, to, to można. Od tej pory można. I gdy patrzymy na uczniów w Ewangeliach, niejednokrotnie bywamy zdumieni tym, jak mało rozumieją. Dlatego w rozdziale 12 Jezus siada przy skarbnicy, przypatruje się ludziom i daje im do zrozumienia, że nie jest ważne to, co widzą oczy, ale ważne jest to, co jest wewnątrz. Ale ponieważ uczniowie tego zupełnie nie zrozumieli, ponieważ zaraz wychodzą i mówią, jaka piękna świątynia, w rozdziale 14 znowu mają problem. I gdy przychodzi kobieta i ze szczerości własnego serca chce oddać Jezusowi, wszystko, co ma, staje się przedmiotem potępienia. Dlatego też Jezus, gdy odchodził, obiecał, że pośle ducha świętego, który im wszystko przypomni i wprowadzi ich w prawdę. Czasem się zastanawiam, czy nie bylibyśmy podobni do uczniów z czasów Jezusa na ziemi, gdyby nie to, że mamy ducha świętego i czytając Biblię możemy rozumieć jej treść. Duch święty został dany, aby przypomnieć uczniom wszystko, ale też pomóc im zrozumieć, co Jezus tak naprawdę chciał uczynić, co chciał powiedzieć. Gdy spoglądamy na rozdział 14, musimy zauważyć, że świat, w którym żyjemy, nie ma problemu z tym, aby pójść na całość. Jeżeli jest jakiś sportowiec, który poświęcił absolutnie wszystko, aby uprawiać sport, jest wzorem do naśladowania. Jeżeli ktoś poszedł na całość, Pracy zawodowej, poświęcił wszystko, aby się wspiąć na szczyt i zarobić miliony. Jest wzorem do naśladowania. Ale jeżeli ktoś zobaczył w Chrystusie Boga, który oddał za niego życie i poszedł za Chrystusem na całość, jest fanatykiem, przesadza, jest entuzjastą, jest dziwnym człowiekiem, jest kimś, z kim nie należy się zadawać, jest kimś to ma nierówno w głowie i pojawia się wtedy szemranie. Ale to samo szemranie obecne też jest w kościele, gdy widzimy ludzi, którzy oddają wszystko Bogu. Potrafimy szemrać, gdy styl muzyczny nam nie odpowiada, gdy ktoś śpiewa za głośno albo za cicho, za szybko albo za wolno. I oceniamy to, co widzimy na zewnątrz. Jesteśmy w stanie ocenić to, jak ktoś się modli. Czy cicho, czy głośno, czy szybko, czy wolno? I oceniamy to, co widzimy na zewnątrz. Sposób uwielbienia, ekspresja. Tak szybko potrafimy się zgorszyć, zbulwersować, odejść, plotkować, obmówić. A tak mało widzimy tego, co się dzieje w czyimś sercu. Często bywa tak, że ludzie dotknięci przez Ducha Świętego chcą oddać wszystko Bogu, a naokoło nich znajdują się inni. Którzy uważają, że jest to żenujące i pozbawione smaku. Czy nie w takim położeniu widzimy króla Dawida, który sprowadzając arkę pańską do miasta świętego szedł i tańczył, a jego żona, spoglądając z okna, powiedziała, że zachowuje się jak jakiś chłystek? Tak szybko oceniamy to, co widzimy, a tak nikły wgląd mamy w czyjeś serce i w czyjeś wnętrze. Dlatego przez Karty Pisma Świętego. Nieustannie jesteśmy zachęcani, aby nie osądzać, aby nie śpieszyć się za słowami, aby nie potępić za szybko, aby kogoś nie przekreślić. Ja Paweł zachęca nas słowami: Kimże jesteś, że potępiasz czyjegoś sługę? Czy stoi, czy upada? Pan ma moc, aby go podnieść. Nie widzimy tego, co się dzieje w czyimś sercu. Dlatego nie powinniśmy się śpieszyć z osądem, gdy ktoś w uniesieniu Oddaję chwałę Bogu i chcę za Nim iść. Ekonomia Królestwa jest właśnie taka. Jeśli Jezus jest Bogiem, który za mnie umarł, wtedy żadna ofiara nie jest zbyt wielka. Jeżeli Jezus faktycznie był Bogiem, który oddał za mnie życie, nie ma niczego, co mógłbym uczynić, co byłoby zbyt wielkie, aby się odwdzięczyć. I wdowa, która wrzuciła do skarbca dwie monety, była tego doskonałym przykładem. A więc spojrzeliśmy na drugi element, na reakcję uczniów. Spójrzmy teraz na reakcję Jezusa: werset szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem bogich zawsze macie pośród siebie, i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. Uczniowie sądzili po tym, co zewnętrzne. Jezus zobaczył to, co wewnętrzne. Dla uczniów było to gorszące, dla Jezusa było to upiększające. Możemy pośpieszyć się i powiedzieć, że w tym fragmencie Jezus nie troszczy się o biednych, i byłby, byłby to chybiony wniosek. Pamiętajmy, że Jezus sam był biedny. Nie miał gdzie głowę skłonić. I przez lata nawet zastanawiano się, zupełnie bez sensu. Czy ciuchy, które nosił Jezus, należały do Jezusa? Oczywiście takie rozważania nie prowadzą nas do żadnej pobożności, ale wiemy, że Jezus był również ubogim. I gdy zwraca się do uczniów, mówiąc, ubogich zawsze mieć będziecie, cytuję fragment Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg informuje Izraela, że biedni ludzie zawsze będą w ich, w ich otoczeniu, co jest dla nich możliwością, ale też zobowiązaniem. Stwierdza jednak Jezus, że możliwość, jaką dostrzegła ta kobieta, była niepowtarzalna. Była jedyna w swoim rodzaju. Otóż Jezus niedługo odejdzie i więcej już go nie będzie. Taka okazja się nie powtórzy. I to jest bardzo ważne spostrzeżenie, ale uczniowie nadal nie słuchają. Pewne okazje w życiu nie wrócą. Pewne sytuacje, które nam się przydarzają, nie powtórzą się. Pewnych osób już nie spotkamy, pewnych słów już nie powiemy, do pewnych rozmów nie wrócimy. Drugi raz nie będziemy mieli możliwości wywrzeć pierwszego wrażenia. Pewne rzeczy się po prostu nie powtórzą. I ta kobieta dostrzegła tę nadarzającą się szansę, która już więcej nie wróci, na maszczenie Jezusa, na jego pogrzeb. W drugim rozdziale Ewangelii Marka Jezus informuje uczniów o tym, mówiąc, że przyjdzie taki dzień, że oblubieniec. Będzie zabrany. I zapowiadając to, mówi: A wtedy będziecie się smucić, wtedy będziecie pościć. Będzie taki dzień, gdy się rozstaniemy. Ale uczniowie tego zupełnie nie rozumieli. Kobieta, o której czytamy w Ewangelii Marka, mogła to uczynić teraz albo nigdy. Dlatego Jezus nazywa to pięknym. A inni stali i krytykowali w przeciwieństwie do niej. Jezus interpretuje to, co się stało, i stwierdza, że kobieta namaściła jego ciało na pogrzeb. Komentatorzy biblijni są raczej zgodni co do tego, że ta kobieta nie wiedziała, że Jezus umrze. Czy zgadzam się z komentatorami? Mógłbym zacytować naszego prezydenta Wałęsa i powiedzieć: Przypuszczam, że wątpię. Nie wiemy tego. Jestem w stanie uwierzyć, że ta kobieta poprzez Bożą łaskę wiedziała, że Jezus umrze. Gdy widzimy złoczyńcę na krzyżu, który zwraca się do Jezusa w słowach, przyjmij mnie dzisiaj do Twojej radości, wejrzyj na mnie, gdy będziesz w raju. Skąd on wiedział, że Jezus będzie w raju? Albo gdy rozmawia z tym, który był powieszony po drugiej stronie, mówi: Chrystus, który tu wisi, nie dlatego się tutaj znalazł, że uczynił coś złego. My wisimy za przestępstwa. On nie. Skąd ten złoczyń za to wiedział? Nasze poznanie jest owocem Bożej łaski. To Bóg otwiera nasze oczy. To Bóg sprawia, że widzimy. To Bóg dał poznanie temu człowiekowi na krzyżu, który mógł wejrzeć w przyszłość i widząc co to, na, co, co nastaje, mógł prosić Chrystusa, aby uratował jego także. Od zagłady. Czy jest możliwe, że ta kobieta słuchając Jezusa zrozumiała więcej niż uczniowie? Myślę, że jest to możliwe. Jest to możliwe, że rozumiała, że Mesjasz musi przyjść, musi być ukrzyżowany, musi umrzeć i musi z martwych wstać. I gdy Jezus komentuje te wydarzenia, używa tego samego zwrotu, którego użył, gdy rozmawiał o kobiecie przy skarbnicy, z zaprawdę powiadam wam. Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. Uczniowie nie zrozumieli lekcji, którą Jezus im udzielił z wdowim groszem. A Jezus powiedział tam także, ona to, co miała, albo to, co mogła, wrzuciła. I zwróćcie uwagę, że wypowiedź Jezusa z 14 rozdziału jest wręcz symetryczna. Zaprawdę, ona to, co mogła, uczyniła. Postawa tej kobiety jest różna od podstawy uczniów w tym, że rozumiała ona, iż Ewangelia jest wezwaniem do wyrzeczenia. Ewangelia jest zaproszeniem do tego, abyśmy zostawili coś za sobą, abyśmy mogli pójść za Chrystusem. W werset 10 11 widzimy Judasza, który pyta. Co mi dacie, aby mógł Go wydać? Jakże różne są to postawy. Co mogę zostawić, aby pójść za Chrystusem kontra, co mi dacie, abym mógł Go wydać? Być może ta kobieta jest pierwszą osobą, która zrozumiała, że naturalną częścią Ewangelii jest wyrzeczenie i idące za Nim cierpienie. Historia tej kobiety pokazuje nam zatem, że nie jest istotne to, co inni o nas myślą. Nawet nie tyle jest istotne to, co my sami o sobie myślimy, ale istotne jest to, co Chrystus myśli o nas. Istotne jest to, abyśmy czynili wszystko, co przynosi chwałę Bogu. Jakie wnioski praktyczne płyną z tej historii dla nas? Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że gdy zbity został słoik i wylany olejek, Woń wypełniła cały dom. Historia ruchu misyjnego na przestrzeni wieków pokazuje, że gdy ludzie zostawiali wszystko, wszystko, aby jechać do odległych miejsc i mówić o Chrystusie, woń ich ofiary wypełnia do dzisiaj historię. Czytamy o nich, mówimy o nich, rozpamiętujemy ich czyny i nazywamy ich bohaterami wiary. Kiedykolwiek w naszym życiu Będziemy w stanie zostawić wszystko, aby pójść, pójść za Chrystusem. Woń tej ofiary nie może nie napełnić naszego otoczenia. Nie da się tego nie zauważyć. Nie da się tego nie dostrzec. Nasze otoczenie będzie musiało zobaczyć, że poszliśmy za Nim do końca. Drugi wniosek będzie taki: pytanie nie brzmi czy jesteśmy obok Chrystusa. Ale pytanie brzmi, gdzie jesteśmy w tej historii? Zwróćcie proszę uwagę, że gdy patrzymy na tę historię, wszyscy ich bohaterowie znajdują się w otoczeniu Chrystusa, ale jakże inne są ich postawy. Zatem prawidłowo zadane pytanie będzie brzmiało: gdzie my jesteśmy w tej historii? Gdzie ja jestem w tej historii? Gdzie ty jesteś w tej historii? Są tutaj tacy, którzy odwracają się od Chrystusa i dochodzą do przekonania, że nie jest warty tego, aby złożyć aż tak wielką ofiarę. Zostawić wszystko, plany, marzenia, ambicje, to, kim chcę być, ile chcę zarobić, dokąd chcę dojść, jak wysoko chcę się wspiąć, co chcę zdobyć po drodze, jak chcę być postrzegany. Są tacy, którzy twierdzą, że nie warto to wszystko zostawić, aby pójść za Chrystusem. I są też tacy, jak ta kobieta, którzy dochodzą do przekonania, że to wszystko warto zostawić, ponieważ jeśli jest Bogiem, jeśli za mnie umarł, to Jego Królestwo przerasta wszystko co ziemskie. Gdzie ja jestem w tej historii? Gdzie ty jesteś w tej historii? Gdy myślałem o tym przez chwilkę, wróci do mnie stary Hymn, którego niestety w zborze od jakiegoś czasu nie śpiewamy, myślę, że warto do niego wrócić. Hymn, który zawiera następujące słowa. Przy Twym krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie. Kto te wody będzie pić, nigdy nie zaginie. Przy Twym krzyżu miłość Twa duszę mą znalazła. Z bagna grzechu, nędzy zła, drogę mi wskazała. Przy Twym krzyżu noc i dzień, aż dokonam biegu. Niech mnie wiedzie krzyża cień do tamtego biegu. Gdzie my jesteśmy w tej historii? Czy słowa tej pieśni są słowami naszej modlitwy? Czy dobrze opisują nasze życie? Czy my jesteśmy tymi, którzy zostawili wszystko, ponieważ Chrystus jest tego wart, jest tego godzien? Czy też jesteśmy tymi, którzy mają problem z tym, że inni się angażują, że inni coś robią, że robią więcej, że robią aż tyle? Chrześcijaństwo jest dobre, ale umiarkowane. Chrześcijaństwo jest fajne, ale jak się nie przesadza przesadzają tylko fanatycy? Jak można zostawić wszystko i, i pójść? Gdzie my jesteśmy w tej historii? Ty i ja. W zależności od tego, gdzie będziemy w tej historii, będziemy mogli spojrzeć na kolejne rozdziały i albo zobaczymy uczniów, którzy nie czekali na zmartwychwstanie, ale się rozproszyli. A pod krzyżem stały głównie kobiety. I wreszcie musimy zauważyć, że Chrystus oczekuje od nas, abyśmy byli w stanie Mu poświęcić tyle, ile możemy. Nie oczekuję, że damy mu więcej niż mamy, ale tyle, ile możemy. I ciekawe jest to, że ten zwrot bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym. Gdy apostoł Paweł odwiedza kościół w Koryncie, jest pod wrażeniem tego, jak bardzo ten kościół chce wspierać inne kościoły i stwierdza w drugim rozdziale, w drugim liście, ósmym, wersecie i dru, ósmym rozdziale i drugim wersecie, że kościół w Koryncie dał tyle, ile mógł. Chcieli uczestniczyć w dobrym dziele na miarę swoich możliwości. Pytanie brzmi, czy my służymy dzisiaj Bogu na miarę naszych możliwości, czy też podobnie jak uczniowie chłodno kalkulujemy? Patrząc na tę kobietę, musimy zauważyć, że gdy ludzka mądrość i elokwencja bywają już całkowicie zapomniane, gdy tytuły i dokonania wielkich władców są zagrzebane w piasku. Gdy wielcy, którzy byli przed nami, odchodzą w zapomnienie, trwa pamięć o tych, którzy oddali wszystko, aby pójść za Chrystusem. Trwa pamięć o tej kobiecie. Dlatego też Jezus stwierdził, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. Jedyna droga do uwielbienia to jest droga, na której uwielbiony jest Syn Człowieczy. Jeżeli chcemy, aby nasze życie, nasze czyny, nasze, nasza doczesność miały jakiekolwiek znaczenie, aby odbiły się echem w wieczności, w tych czynach, w centrum, musi być chwała Jezusa Chrystusa. W przeciwnym razie czegokolwiek w życiu dokonamy, to umrze i będzie zapomniane razem z nami.